Za miejscowością Raczki we wsi do Wspuda, na wysokim brzegu rzeki, zachowały się ruiny pałacu Paca. To właśnie z tym miejscem związane jest powiedzenie: wart pałac Paca, a Pac pałaca. Zbudowany w latach 1820-1827 pałac w Dospudzie był jedyną czysto neogotycką budowlą w Polsce. Do dziś niewiele z niego zostało. Zachowały się tylko mury fundamentowe, arkadowy portyk, wieża narożna i składająca się z dwóch kondygnacji piwnica. Pozostał także park z wieloma cennymi gatunkami drzew. Michał Pac nie cieszył się długo pałacem. Za udział w powstaniu listopadowym rząd carski skonfiskował mu majątek. Legenda mówi, że Pac wydostał się z okrążonej do Wspudy przez tajne, mające 3 km podziemne przejście. Pałac pozostawiony bez opieki ulegał stopniowej degradacji. Ostatni jego właściciel dokonał rozbiórki, a cegły sprzedał. Obecnie resztki budowli wraz z parkiem udostępnione są dla zwiedzających.